Kilka miesięcy temu zostałam przez Was wręcz zasypana propozycjami, aby nagrać materiał właśnie o dzisiejszej sprawie. Kojarzyłam ją m.in. za sprawą głośnego dokumentu kiedyś dostępnego na Netflixie. Cień Prawdy, taki tytuł nosi ten dokument. Ale nie rozumiałam, dlaczego akurat teraz wzbudziła ona u Was takie zainteresowanie. Potem odkryłam, że musiało być tak, dlatego że w tamtym czasie kryminatorium wypuścił swój odcinek na ten temat. Ale słowo się rzekło, zaczęłam o tej sprawie ponownie czytać, ponownie się nią interesować i owocem tego jest dzisiejszy odcinek. A zatem witajcie ponownie w aneksie. Miło mi, że ponownie dziś do mnie dołączyliście. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Jeżeli nie znacie tej sprawy w ogóle, aby ją trochę umiejscowić, Trzeba powiedzieć, że dzieje się ona w Izraelu. Tam nas jeszcze nie było i jest czasem nazywana izraelską wersją Making a Murderer, bo ma tutaj miejsce coś trochę podobnego. Skazana kogoś, kto został zmanipulowany i zmuszony się do przyznania się do czynu, którego prawdopodobnie nie popełnił. Nawet matka ofiary jest przekonana o jego niewinności. I nawoływała do uniewinnienia go i rozpoczęcia śledztwa na nowo. Muszę też uprzedzić, że dziś mowa o morderstwie popełnionym na dziecku, Tair Rada, w roku 2006 miała jedynie 13 lat. Poza tym cała sprawa jest dosyć mroczna. I nie tylko ze względu na to, jak Tair zginęła, ale też z powodu wskazówek i informacji, jakie później wypłynęły. Geografia Izraela jest mi tak średnio znana, dlatego też chciałam się zapoznać z dokładną lokalizacją dzisiejszej sprawy, a mianowicie z miejscowością Kacrin. Czy może tak dokładniej nie jest to miejscowość, a coś, co nazywa się w Izraelu samorządem lokalnym, czyli może taka osada mogę ją nazwać, tylko że bez praw miejskich, przynajmniej tak to rozumiem, ale przesuwając sprawy administracyjne na bok. Kastin znajduje się w północno-wschodnim Izraelu, blisko granic z Syrią i Libanem. W krainie zwanej Wzgórzami Golan. I tak przypuszczam, że pewnie wywołam trochę dyskusji w komentarzach niezależnie od tego, czy będę mówić o tych terenach jako o Izraelu, czy może jako o terenach okupowanych przez Izrael. Bo wiem, że jest to trudny, sporny temat. I mimo, że mam oczywiście na ten temat swoją opinię, nie czuję się w żadnym stopniu ekspertką, aby tutaj o tym mówić. Zależy mi na tym, by skupić się tylko na sprawie Tair, która tak na dobrą sprawę mogła wydarzyć się wszędzie na świecie. Ale przejdźmy teraz do faktów. Było późne środowe popołudnie, 6 grudnia 2006 roku, gdy Irana Rada wróciła do swojego domu w Katrin. Jej córka, trzynastoletnia Tair, powinna była już być wtedy w domu, ale ten był pusty. W domu nie było też jej plecaka ani brudnego talerza w zlewie, bo Tair miała zwyczaj, że po przyjściu ze szkoły jadła wcześniej przygotowany dla niej posiłek, czekając na powrót rodziców. Zadzwoniła na jej telefon komórkowy, lecz nikt go nie odebrał. Ilana zaczęła więc dzwonić do domów kilku jej koleżanek. Zwykle wracały do domów małą grupką i sądziła, że jej córka mogła dać się zaprosić do któregoś z domów i trochę się zasiedziała. Lecz nigdzie jej nie było. Żadna z jej koleżanek też nie wracała z nią ze szkoły tamtego dnia i nikt nie wie, gdzie dziewczynka jest. W końcu Ilana podniosła alarm. Rozpoczęły się poszukiwania. Do niej, do jej męża i jej synów Zaraz przyłączyli się sąsiedzi i inni mieszkańcy. Wezwano też policję. Kasting to malutka osada, zbudowana dopiero w latach 80. Obecnie liczy sobie trochę ponad 7 tysięcy mieszkańców. Przypuszczam, że w roku 2006 było to może odrobinę mniej. Także słowo to się szybko. Ponieważ osada też jest dosyć mała, no to wszyscy oczywiście wychodzą na ulicę i zaczynają szukać. Kilku najbliższych sąsiadów rodziny zdecydowało się pójść do miejsca, gdzie ta ir była widziana po raz ostatni do liceum Nofi Golan Haj. Zajęcie już się skończyły. W szkole było pusto. Zapadała noc, było ciemno, a rodzice tair, jak wiedzieli, panikowali coraz bardziej. Sąsiedzi, przy pomocy woźnego, który otwierał im drzwi. Przeszukali szkołę najdokładniej jak to możliwe. Weszli do damskiej łazienki na środkowym piętrze, przeznaczonym dla klas dziesiątych. Zaczęli otwierać wszystkie kabiny w toalecie i zaglądali do środka. Drzwi jednej z nich nie chciały się otworzyć. Kabina była zamknięta od wewnątrz. Jeden z mężczyzn więc stanął na toalecie w kabinie obok i zajrzał do tej zamkniętej. Po czym, wystraszony, prawie że spadł na ziemię w głębokim szoku. I muszę chyba opisać, jak te kabiny wyglądały. Nie były to jedne z tych toalet, jakie czasem możemy spotkać, nie wiem, w centrum handlowym czy na lotnisku, takie z dużą dziurą pod spodem, także od razu widać, czy ktoś tam jest. Bo toalety w tej łazience, o której mówimy, były oddzielone takimi normalnymi ścianami, że tak je nazwę. Także było w nich więcej prywatności. I ściany te nie łączyły się jednak z sufitem. Właśnie tak, że jedynie stając na na przykład toalecie w jednej kabinie, można było zajrzeć do kabiny obok. Inaczej nie było widać, czy ktoś się w tej toalecie znajduje, czy nie. Pod drzwiami były malutkie szpary, także jeżeli ktoś na przykład położył się na ziemi i zajrzał pod drzwi, no to teoretycznie mógł zobaczyć tam Czyjeś nogi, czy ktoś jest w tej toalecie, ale nie była to taka wielka dziura, wielka szpada, także czasem po prostu z daleka widać, że, czy ktoś tam jest, czy nie. Innymi słowy, jeżeli ktoś tam leżał, martwy i pokryty krwią, przez toaletę w ciągu tego dnia mogło przejść wiele osób, które niczego by nie zauważyły. Sąsiedzi, oczywiście, od razu wezwali policję. Około 19 tamtego dnia. Rodzice Tair otrzymali telefon, którego żaden rodzic nie chce nigdy otrzymać. Ich córka została znaleziona w jednej ze szkolnych toalet. Na początku powiedziano im jedynie, że jest nieprzytomna, ale stonu wiadomości, ci od razu podejrzewali najgorsze, czuli, że Tair nie żyje. Od razu było też jasne, że dziewczynka zginęła w wyniku brutalnego ataku i nie mogło tu być mowy o żadnym wypadku na przykład. Podłoga i ściany toalety były pokryte krwią. Tair siedziała oparta na zamkniętej toalecie. Na ziemi było sporo kawałków papieru toaletowego, tak jakby ktoś użył go, aby wytrzeć z siebie krew. Tair zginęła od wielu ciosów zadanych jej nożem w klatkę piersiową, twarz i szyję. Jej gardło było podcięte. Atak był brutalny. Prawie tak, jakby atakujący działał w wielkiej wściekłości czy amoku. Wiele ciosów zadano też pośmiertnie. Ustalono później, że zadano je nożem, takim zębatym z ząbkami. Noża nigdy nie odnaleziono. A poza łazienką nigdzie indziej nie znaleziono też krwi, co wskazuje na to, że do ataku doszło w kabinie. Ta ir została znaleziona ubrana. Nie było żadnych dowodów na to że ktoś ją wykorzystał. Innym stopem były też trzy krwawe niezupełne, ale trzy odciski butów, znalezione w środku kabiny. Na początku zaczęto też podejrzewać, że odpowiedzialny za ten czyn musiał być ktoś, kto miał jakiś związek ze szkołą, pracownik albo nawet ktoś z uczniów. Zaczęto powoli wszystkich przesłuchiwać. Ustalono, że ta ir tamtego dnia razem z kilkoma koleżankami zerwała się z ostatniej lekcji. Widziałam też gdzieś wersję, że ta ostatnia lekcja została odwołana, ale jednak zdecydowanie częściej pojawia się informacja, że to po prostu były takie małe wagary. Ten czas spędziły na terenie szkoły, z tego co zrozumiałam, gdzieś na boisku, na zewnątrz. Według jej koleżanek wtedy nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Około 13.20 natomiast Tair oddzieliła się od nich, mówiąc, że chce jej się pić i poszła w kierunku głównego budynku szkoły, najprawdopodobniej, by nalać sobie wody w łazience. Kilkoro uczniów widziało ją, jak weszła do środka i po schodach wyszła na piętro, gdzie znajdowały się sale i toaleta dla dziesiątych klas. Tym razem piętno było dosyć opuszczone, ponieważ część uczniów z tego rocznika była akurat na wycieczce, ta ir nigdy po swoim odejściu nie wróciła do grupy koleżanek na zewnątrz, które, ponieważ była to ich ostatnia lekcja, niedługo później poszły do domu. Około dziesięciu dziewcząt łącznie korzystało z tej samej łazienki pomiędzy 1320 a 1420. Żadna z nich nie zgłosiła, że widziała czy słyszała coś wyjątkowo podejrzanego. Jedna zapamiętała, że w łazience zdawał się unosić nieprzyjemny zapach. Jedna z tych dziewczyn, swoją drogą koleżanka Tair, która ją znała, na imię był jej Nofar, też była w tej łazience w tamtym czasie i powiedziała, że widziała w niej dziewczynę, której nigdy wcześniej w tej szkole nie widziała. Dziewczyna miała kręcone włosy i nosiła szkolną koszulę. Założyła, że musiała to być nowa uczennica. Nie jestem pewna, czy ostatecznie ustalono, która to była dziewczyna. Niestety w szkole nie było wtedy monitoringu, więc niemożliwym było ustalenie, kto gdzie był o której porze, w której minucie dokładnie ktoś wszedł czy wyszedł z łazienki. Inna dziewczyna znów zeznała, że widziała dwie pary butów w szparze pod drzwiami w kabinie. Tej, w której później znaleziono ciało Tair. Inna dziewczynka znów zapukała do drzwi tej kabiny, szukając wolnej, i głos po drugiej stronie odpowiedział zajęte. Powiedziała policjantom, że był to kobiecy głos, mimo że pytano ją o to kilkakrotnie i za każdym razem dopytywano, czy Aby jest pewna, że nie był to głos męski, mężczyzna, który na przykład udawał głos kobiecy. Dziewczynka w końcu musiała przyznać, że jest taka możliwość, natomiast obstawała jednak przy tym, że był to głos dziewczęcy, kobiecy. I pomimo, że koleżanki powiedziały, że ta ir była w ciągu tego dnia pogodna i normalna, tak jak zawsze, według nich nic nie odstawało od normy, to nauczycielka od teatru zeznała, że na jej zajęciach tamtego dnia ta ir wydawała się być przybita. To miała być jej ulubiona lekcja, w której zawsze chętnie brała udział. Tym razem jednak siedziała cicho, nic nie mówiąc. Nauczycielka miała ją zapytać, czemu jest taka przybita? Czy coś się stało? A ta miała odpowiedzieć jej coś w stylu: Jestem przybita, ponieważ boję się śmierci. W tej sprawie jest tak dużo dziwnych wskazówek i informacji, że czasem ciężko się zdecydować. W co wierzyć. Poza tym też, Tair została opisana jako zdecydowanie lubiana w szkole i jedna z najpopularniejszych dziewczyn w szkole w ogóle w końcu przesłuchano szkolną psycholożkę, która miała powiedzieć, że tamtego dnia była w pokoju nauczycielskim około 14, a więc w momencie, gdy ta ir najprawdopodobniej już nie żyła. I natknęła się tam na młodego mężczyznę, który zdawał się być zdenerwowany i jakby skrępowany jej obecnością. Wydało jej się, że jest to szkolny ogrodnik. Oczywiście nie był to mocny trop. W pomieszczeniu dla pracowników szkoły znajdował się pracownik szkoły, który nie miał na sobie ani krwi, czy ran, żadnych zadrapań, po prostu wyglądał niezręcznie, w opinii tej jednej kobiety. No, ale wtedy wydało im się, że to jest najlepsze, co teraz mają. Zatrzymali więc szkolnego ogrodnika, lecz musieli go wypuścić po tym, gdy potwierdzili, że ten nie był nawet tamtego dnia w pracy, nie było go w szkole, a przebywał w innym mieście, co udało się potwierdzić, a zatem miał niezbite alibi. Kto więc był widziany w pokoju nauczycielskim? Czy psycholog to sobie wszystko wymyśliła? W końcu policjantom wpadł w oko inny mężczyzna. Robotnik, który był zatrudniony w szkole przy pracach remontowych. 24-letni wtedy Roman Zdorow. Czasem jego nazwisko widziałam jeszcze zapisywane jako Zadorow, ale są źródła, które mówią, że Zdorow to jest ta poprawna wersja. Nie jestem pewna. I tak się złożyło, że i Ogrodnik, i Roman byli ukraińskiego pochodzenia. I policjanci dostrzegli podobieństwa w ich wyglądzie. Założyli, że to on musiał być widziany w pokoju nauczycielskim. Roman w tamtym czasie, gdy policjanci w końcu chcieli z nim porozmawiać, kończył już swoją pracę w tej szkole. Kończył już to zlecenie, nad którym tam pracował. I policjanci zapytali go wtedy, to było gdzieś mniej więcej po tygodniu, czy może wskazać ubrania, które miał na sobie 6 grudnia. Roman uczynił to. Mówiąc jednak, że od tamtego czasu wyrzucił już spodnie, które wtedy miał na sobie. Znów, według jednego źródła, były już zbyt zużyte, dlatego je wyrzucił, a według innego źródła, były zbyt małe, zbyt ciasne, dlatego się ich pozbył. Policjantom wydało się to jednak podejrzane. Zatrzymali go i 11 grudnia wzięli na przesłuchanie. Rozmowa toczyła się trochę po hebrajsku, trochę po rosyjsku. Roman po hebrajsku mówił słabo i nie rozumiał wszystkiego. Był w Izraelu jedynie od czterech lat. Nie rozumiał nawet hebrajskiego słowa morderstwo. Zapewniał na początku, że nic nie wie. Nie widział tamtego dnia Tair w ogóle i nic jej nie zrobił. Ale policjanci naciskali. Może coś do ciebie powiedziała i cię tym wkurzyła? Zapytał jeden z nich. Roman wściekał się na te pytania. Nie dość, że miał problemy w komunikacji, to jeszcze policjanci zarzucali mu taki czyn. Reagował gwałtownie. Zatrzymano go i zaczęto przeszukiwać jego dom. Odkryto, że interesował się nożami, że miał ich małą kolekcję w domu i że wyszukiwał o nich informacji w internecie. Jest też taka informacja, że na jego komputerze znaleziono materiały pornograficzne, na których wykorzystywani są nieletni. Ale ostatecznie Roman został oczyszczony z tych podejrzeń, jeżeli akurat o to chodzi, bo kupił ten komputer używany i analiza wykazała, że te zdjęcia zostały ściągnięte zanim jeszcze Roman w ogóle ten komputer kupił. I w czasie, gdy ten komputer posiadał, materiały nigdy nie zostały otwarte. Później, jeszcze w ogóle pojawiła się informacja, że był to zupełny blef policji i strzał w ciemno. I okazało się, że na tych materiałach wcale nie znajdowały się osoby nieletnie. Policjanci przesłuchiwali go jednak dalej. Powiedzieli mu, że udało im się potwierdzić, że na miejscu zbrodni znaleziono jego DNA. Roman odpowiedział, że to niemożliwe. Zaczęli go pytać: A jak to znów możliwe, że pod podeszwami jego butów znaleziono krew Tair? Nalegali, aby to wyjaśnił. Roman odpowiedział, że może wdepnął w krew, gdy był później w męskiej łazience. Powiedział, że wydawało mu się właśnie zresztą, że widział trochę krwi w męskiej łazience. Swoją drogą żadnej krwi w męskiej łazience nie znaleziono. Roman został aresztowany i umieszczony w celi razem z mężczyzną mówiącym po rosyjsku. Ten mężczyzna był informatorem i jego zadaniem było wyciągnięcie od Romana przyznania się do winy. Roman, ciesząc się, że siedzi w celi z kimś, z kim może się porozumieć. Zaczął zasypywać nowego kolegę pytaniami, ponieważ nie wiedział jak to wszystko działa w Izraelu, był tam dosyć nowy. Czy policja tutaj fabrykuje dowody? Czy skazują niewinnych ludzi? Czy kłamią? Czy są skorumpowani? Jego towarzysz uspokajał go. Policja tutaj to nie KGB. Jeżeli coś mu mówią, to musi być prawda. Roman siedział z nim tak przez ponad tydzień ale informatorowi, znanemu pod imieniem Artur, wciąż nie udało się wycisnąć od niego przyznania się do winy. W końcu zaczął więc mu sugerować, że jeżeli policja znalazła krew i DNA i może w ten sposób połączyć go z miejscem zbrodni, to na pewno dostanie karę do żywocia. No chyba, że Roman do wszystkiego się przyzna, że opowie wersję, która wskaże na to, że nie było to na przykład morderstwo pierwszego stopnia. Jego nowy kolega podpowiadał mu dalej. Słyszał o historiach, gdy ludzie zapamiętali, a później nie pamiętali tego. Byli przekonani, że nic nie zrobili. I w momencie popełnienia czynu byli niepoczytalni. Czy tak mogło być w przypadku Romana? W końcu Roman zaczął w siebie wątpić. Zaczął się zastanawiać na głos. Skoro znaleźli jego DNA na miejscu zbrodni i krew na jego rzeczach. I na pewno nie kłamią, bo nie są KGB. To co jeżeli faktycznie ją zabił, ale tego nie pamięta? Zaczął wspominać sytuację, w której wściekł się o coś na swojego brata i zaślepiony wściekłością dotkliwie go pobił. W końcu policjanci zostali postawieni na równe nogi. Wszystko co działo się w celi było nagrywane, lecz Roman tego nie wiedział. Zaczął mówić. Opowiadać swojemu nowego koledze. Chyba rzeczywiście, złapałem ją wtedy. Wszystko wydarzyło się tak szybko. Ona nawet nie rozumiała, co się dzieje. Od razu straciła przytomność. Potem popełniłem błąd: Nie wyczyściłem tej krwi w męskiej toalecie. To pewnie przez nią mnie złapali. Roman nawet zaprezentował na swoim współwięźniu, jak doszło do ataku. Odchylił jego głowę i zadał mu. Ciosy. Dwa ciosy niewidzialnym nożem w szyję. Policjanci uznali wtedy, że będzie to przeciwko niemu niezbity dowód, bo autopsja ustaliła, że właśnie w taki sposób te ciosy zadano tair. Po przyznaniu się do winy nastąpiła wizja lokalna. Roman miał pokazać policjantom w szkole, jak doszło do morderstwa. Co zrobił, jak się wszystko wydarzyło, w jakiej kolejności itd. Opisał, że zetknął się z Tair u wejścia do szkoły. Miała go zagadnąć, czy może ma papierosa. Odpowiedział, że nie. Tair w odpowiedzi miała na niego przekląć. Roman, oburzony i wkurzony, poszedł za nią do łazienki. Nie podobało mu się, jak w Izraelu traktuje się imigrantów, a słowa dziewczynki przelały czarę goryczy. We wściekłości zabił ją. Opisał, że po wszystkim zostawił jej ciało leżące na podłodze, pomiędzy ścianą a toaletą. Gdy policjanci poprosili, aby pokazał, jak wyszedł z toalety, ten wspiął się, zapierając się nogami i rękami ścian i przeskoczył nad drzwiami toalety. To musi więc być on. Zgodzili się. Od razu wydano publiczne oświadczenie, że oto sprawca tak okrutnego morderstwa został złapany. Przyznał się do wszystkiego a na miejscu znaleziono jego DNA. Tylko, że to wcale nie jest koniec tej historii. Policjanci powiedzieli Romanowi, że na miejscu zbrodni znaleziono jego DNA, a na jego rzeczach była krew. Nic z tego nie było prawdą. W momencie, gdy mu to oświadczyli, testy DNA nie były nawet jeszcze skończone. Ostatecznie na miejscu zbrodni nie znaleziono ani jego DNA, ani odcisków palców. A w żadnym momencie jego zeznania nie było mowy o rękawiczkach, na przykład, czy o zacieraniu odcisków palców. Mimo, że zebrano dosyć sporo dowodów i próbek, znaleziono tam m.in. trzy włosy pochodzące od nieznanych osób i około 60 różnych odcisków palców. Nic z tych zebranych dowodów nie należało do Zdorowa. Mało tego, w dłoni Tair znaleziono włos. I nie był to jej włos. Przetestowano wszystkie ubrania Romana i przeszukano dokładnie jego dom. Znów nie znaleziono ani grama krwi Tair, czy czegokolwiek podejrzanego. Szukano nawet śladów krwi w rurach w płacience. I znów nic. Wszystko, co policjanci mu powiedzieli, było więc kłamstwem. Ale było to zgodne z prawem. W Izraelu policjanci mogą kłamać. Aby wyciągnąć przyznanie się do winy. Nie mogą jednak na przykład sfabrykować dokumentu. Więc gdyby Roman podczas przesłuchania poprosił o pokazanie mu wyników testów DNA, ci albo nie mogliby tego zrobić, albo gdyby to zrobili i sfabrykowali takie dokumenty, to wtedy złamali mu prawo. W takim momencie pewnie Romanowi przydałby się adwokat. Jednak nie zapewniono mu wtedy opieki prawnika. I postawcie się teraz na jego miejscu. Jesteście w kraju, którego system słabo znacie. Słabo znacie też język. Zostajecie zatrzymani i mówią wam, że są niezbite dowody na to, że kogoś zabiliście: DNA, krew. Nawet ktoś nie wiedzący wiele o śledztwach musi zrozumieć, że zwykle DNA i krew to dosyć niezbite dowody. Później ktoś jeszcze, kto zdaje wam się, próbuje wam pomóc, bo inny. Przyjazny więzień, mówiący waszym językiem i znający ten kraj lepiej od was, mówi wam, że policja tutaj nie kłamie. Jeżeli mają takie dowody, to je mają. Lepiej przyznaj się od razu, może dostaniesz za to niższą karę. Wiele osób w takiej sytuacji zaczęłoby kwestionować swoją poczytalność. Ale okej, okay, powiecie, przecież opisał, jak ta zginęła i zrobił to całkiem poprawnie. Opisując na przykład, jak zadano jej rany nożem. Zaprowadził też policję do właściwej łazienki i do właściwej kabiny w toalecie. Jednak później zatrudnieni adwokaci Romana, wskazali, jak Roman o tym wszystkim się dowiedział. Wszystko stało się jasne, gdy przeanalizowali wszystkie nagrania z jego przesłuchań. Padają tam na przykład takie pytania: co robiłeś na tym piętrze? Czym się wkurzyła? Do czego tam poszedłeś? Podsuwają mu różne scenariusze. Roman jednak wtedy dalej zaprzeczał. W pewnym momencie jeden z policjantów wstał i zaczął demonstrować zamachiwanie się nożem. Czy właśnie tak ją zabiłeś? pytał. To właśnie ten ruch Roman później odtworzył w swojej celi, demonstrując, jak rzekomo zabił Tair. A pytany o to, czym dokonał zbrodni, powiedział, że nożem inteligatorskim czyli takim nożem do cięcia pudełek i papieru, jakie budowlańcy często ze sobą mają. Sęk w tym, że na jego nożu, ani na żadnym innym, który posiadał, nie znaleziono żadnego śladu. Mało tego, to zdecydowanie nie taki nóż został użyty do zabicia Tahir, a taki nóż z wystającymi ząbkami, bardziej przypominający jakiś nóż kuchenny, czy nóż do krojenia mięsa, lub nóż myśliwski. Tego jednak policjanci nigdy mu nie powiedzieli. Później wielu ekspertów będzie pytanych, czy aby na pewno ustalenia pierwszej autopsji były słuszne. I każdy powie to samo. Rany zdecydowanie zadano nożem z ząbkami, a nie zwykłym prostym ostrzem. Nie było co do tego wątpliwości. Zdjęcia pokazano potem nawet na dużej konferencji w Seulu i tam też wszyscy wyrazili taką opinię. Innymi słowy, Roman nie powiedział o ani jednym fakcie sprawy, który nie zostałby mu wcześniej podpowiedziany przez policjantów. A to, czego mu nie powiedzieli, zwykle dopowiadał sobie. Zwykle też źle. Momentami jego przesłuchanie wyglądało tak. Pytano, i powiedz, gdzie jeszcze ją ugodziłeś? Padała odpowiedź, ale niepoprawna. Więc pytano dalej: okej, okay, i gdzie jeszcze? Roman znowu próbował: może w brzuch? Okej, okay, i gdzie jeszcze? I była to taka zgadywanka do czasu, aż Roman nie wymienił wszystkich części ciała i w końcu nie powiedział czegoś, co pokrywało się z prawdą. Lekarze, którzy przeprowadzili autopsję, podejrzewali, że ta Ir zginęła z ręki kogoś leworęcznego, Roman był praworęczny. I oczywiście policji zależało na tym, aby jak najszybciej kogoś złapać i skazać. Ale zależało też na tym jego współwięźniowi, bo temu obiecano 3000 dolarów. Jeżeli nakłoni Romana do przyznania, że zabił Tair. Nie, że nakłoni go do wyznania prawdy, czy bo może wykluczyć, czy Roman jest winny, czy niewinny. Nie tak mu to przedstawiono. Jego zadaniem od początku było wyciśnięcie od Romana tych kilku słów, że to zrobił. Poza tym okazało się, że o godzinie 13:23, czyli w czasie, gdy Tair miała zginąć, Roman rozmawiał przez telefon ze swoim szefem. Niedługo później miał też czekać koło bramy wjazdowej do szkoły, aby odebrać dostawę materiałów budowlanych. Tamtego dnia też skończył swój dzień normalnie. Pracował gdzieś do godziny 17:30. Nie było nikogo, kto widział go w ubraniach pokrytych krwią, czy robiącego coś podejrzanego. Nie jestem też pewna, czy potwierdzono, że to on na pewno był tym mężczyzną widzianym w pokoju nauczycielskim, który miał się niespokojnie zachowywać. W ogóle sposób w jaki policja Romana zatrzymała, też jest trochę pozbawiony logiki, bo ktoś im mówi, w pokoju nauczycielskim był jakiś facet. Nie zachowywał się groźnie, nie miał na sobie krwi ani nic, ale był dziwny, to chyba był ogrodnik. Zatrzymują więc ogrodnika, ale ten ma alibi. Więc co robią? Zatrzymują kogoś najbardziej do ogrodnika podobnego. I oczywiście przesłuchanie Romana, jak i wszystkich innych pracowników i uczniów szkoły. Było wskazane, ale Roman tak naprawdę nie wyróżniał się niczym szczególnie podejrzanym na tle innych ludzi. Był jednak w Izraelu dosyć nowym imigrantem, nieznającym jeszcze dobrze zasad panujących w kraju czy języka, a badania pokazują, że właśnie tacy ludzie zostają skazani za czyny, których nie popełnili. Coś trochę podobnego mieliśmy w przypadku Omar Radat ze sprawy morderstwa Ghislaine Marshall. Dopiero po tym, gdy wyciągnięto od Romana przyznanie się do winy, jego żonie Oldze udało się znaleźć mu adwokata. Wcześniej Roman nie miał takiej pomocy. Po zapoznaniu się z faktami, jego obrońcy przekonali go do odwołania zeznania. Według nich najwyraźniej wymuszono na nim przyznanie się do winy i mieli zamiar go teraz z tego wszystkiego wyciągnąć. Zauważyli jeszcze jedną ciekawą rzecz. Na nagraniu ze szkoły, gdy Roman ma pokazać policjantom, jak Tahir zginęła, ten pokazuje, jaką drogą za nią poszedł. Prowadzi policjantów przez szkołę. I idąc po schodach, zaczyna kierować się na najwyższe piętro. Mimo, że do morderstwa doszło piętro niżej, gdy policjanci to widzą, że Roman idzie nie w to miejsce, gdzie należy, Jeden z nich nagle podchodzi do niego, aby sprawdzić jego kajdanki, tak, że Roman teraz widzi drzwi od łazienki na piętrze, na którym stoją. I na tych drzwiach była wielka tabliczka, po hebrajsku i po rosyjsku, informująca o tym, aby tam nie wchodzić i nie sprzątać. Roman mógł łatwo dodać dwa do dwóch i założyć, że to tam musiało dojść do morderstwa. W kabinie, w której dokonano morderstwa, zamek został wyłamany tak aby policjanci mogli dostać się do środka. Całe drzwi i ściany wokół nich były też pokryte proszkiem używanego do pobierania odcisków palców, więc wchodząc do tej toalety, Roman mógł też w bardzo prosty sposób odgadnąć, w której kabinie doszło do morderstwa. I pamiętacie może też, znaleziono tam trzy krwawe odciski butów. Jeden na desce sedesowej, drugi na zbiorniku toaletowym, a trzeci na ścianie. Odciski te nie odpowiadały żadnym butom Romana. Dodatkowo w swoim zeznaniu ten nigdy też nie wspomniał o stawaniu na toalecie czy zbiorniku. Nigdy też nie wspomniał na przykład o tym, że uderzył dziewczynkę w głowę, a z tyłu jej głowy znaleziono obrażenia, sugerujące, że została uderzona czymś w głowę i to kilkakrotnie. W czasie rekonstrukcji wydarzeń Roman pokazał, że wyszedł z kabiny. Wspinając się i przeskakując nad drzwiami. W roku 2020 potwierdzono jednak, że znaleziono małe ilości krwi na ściance pomiędzy tą kabiną a kabiną obok, wskazujące na to, że modelca raczej przeskoczył z jednej kabiny do drugiej i to tamtędy się wydostał. Trzeba też podkreślić, że policjanci byli pod wielką presją, aby jak najszybciej kogoś zatrzymać i skazać. Całe miasteczko, uchodzące za bezpieczne, było zaszokowane i oburzone, że ktoś zdołał wyjść do szkoły z nożem i popełnić tak okrutny czyn w miejscu, gdzie wszyscy posyłają swoje dzieci i gdzie wierzą, że są bezpieczne. Pomimo wszystkich tych wątpliwości wyłożonych przez jego odbiorców, w roku 2010 Roman został uznany winnym. Decyzję podjęli trzej sędziowie. Którzy wyszli z założenia między innymi, że niewinny człowiek w żadnym wypadku nie przyznałby się i nie opisał tak szczegółowo, nawet jeżeli błędnie, morderstwa, którego nie popełnił. Mimo, że były takie przypadki, ale to chyba zignorowali. Gdy man usłyszał wyrok do żywocia. Ilana Rada, mama tair, była obecna na sali każdego dnia procesu. Słuchała, rozważała wszystko, zbierała informacje. Na końcu była zduzgotana Jej zdaniem skazano niewłaściwego człowieka, który został wrobiony. Jej postawa jest dosyć rzadka, należy zaznaczyć. Częściej spotykamy się z procesami, gdzie rodzina ofiary jest pewna tego, że oskarżony jest winny i raczej nie staje po jego stronie. Nie tylko Ilana miała takie odczucia. Według niej ludzie z najbliższego otoczenia Tair, jej przyjaciele i uczniowie szkoły nie zostali zbyt dokładnie zbadani. Jej zdanie podzieliło wiele osób śledzących tę sprawę. Niedługo po skazaniu Romana, ktoś stworzył na Facebooku grupę poświęconą sprawie Tair. Grupa ta zgromadziła z czasem setki tysięcy użytkowników, stając się najliczniejszą grupą na Facebooku w Izraelu. Prawie wszyscy się zgadzali. Jest duże prawdopodobieństwo, że Roman jest niewinny. On i teir zasługują na sprawiedliwość. Rozwiążmy to razem, pisali. Jednym imieniem, jakie zaczęło się tam pojawiać, było Nofar. To była jedna z koleżanek Tair, która zresztą niedługo po niej miała pójść do tej samej łazienki. Podczas tamtego roku szkolnego. Tair miało mieć jakieś nieokreślone problemy z tą dziewczynką. Obie były popularne, chodziły na te same zajęcia dodatkowe i odniosłam wrażenie, z relacji Ilany przynajmniej, że Nofar gnębiła Tair, że była taką jej fałszywą przyjaciółką. Także Ilana kazała jej przestać się z nią zadawać. W całej sprawie był jeszcze pewien prywatny detektyw, który skontaktował się z rodziną Tair. Obiecał im zająć się sprawą. Podzielał on opinię Ilany, że za morderstwem dziewczynki może stać ktoś z jej najbliższego otoczenia, np. Na jedna z koleżanek. Zauważył też w ich zeznaniach kilka dziwnych rzeczy. Dziewczynki na początku opowiedziały policji o pewnym osiemnastoletnim mężczyźnie, który miał mieć obsesję na punkcie 13-latki i który zasypywał ją SMS-ami i jej groził. Z tym, że ten chłopak okazał się ostatecznie nieistnieć. Nastolatki no, zmyśliły tę historię. Dziecięca wyobraźnia, może stało za tym coś więcej. Członków facebookowej grupy męczyło to, że w czasie śmierci Ta'ir tak wiele dziewczyn korzystało z łazienki. Jakim cudem żadna z nich niczego nie słyszała? Może jest tak dlatego, że któryś z nich są w to zamieszane. Odkryli, że ojciec Nofar był policjantem. Czyżby pomógł ukryć morderstwo dokonane przez swoją córkę? Zastanawiali się. I każdy, kto był kiedyś na takiej grupie lub forum, wie pewnie, że czasem takie internetowe śledztwa mogą wymknąć się spod kontroli niezwykle szybko, gdy ludźmi targają emocje. Bo zaraz Nofar i jej przyjaciółka, która też wtedy była w szkole, dziewczyna imieniem Lee, zostały zasypane wiadomościami na Facebooku z zarzutami o tym, że są morderczyniami. Próbowały odpisywać tym ludziom, ale większość z nich nie chciała z nimi rozmawiać. Byli przekonani o słuszności swoich podejrzeń. Także przerodziło się to praktycznie w prześladowanie. Pewnego razu ktoś wydrukował i rozniósł do prawie wszystkich skrzynek na listy w mieście taką wiadomość: Nofad David jest winna. Jeżeli masz jakieś informacje, zgłoś się na policję. I nagle w tej grupie pojawił się post od pewnego użytkownika, który w odróżnieniu od reszty Zaczął bronić oskarżonych dziewcząt, wytykając, wymieniając, dlaczego te nie mogą być winne. Nofar, widząc ten post, zdecydowała się wysłać mu wiadomość i mu podziękować. Ten zaczął ją przepraszać i powiedział, że wie więcej. I to jest historia upubliczniona dopiero w roku 2016, 10 lat po śmierci Tahir, właśnie dzięki dokumentowi Cień Prawdy. Mężczyzna, który pojawił się na Facebooku znany na początku tylko pod inicjałami A.H., w roku 2016, jak się okazało, zgłosił się ze swoją historią na policję. Sześć lat po śmierci Tair. Jego powiedział, w tamten dzień był w pracy, gdy zadzwoniła do niego jego ówczesna dziewczyna, mówiąc, że stało się coś złego. Tożsamość tej dziewczyny również długo nie była znana. Niektóre źródła mówiąc o niej używają imienia Masza, inne nazywają ją inicjałami AK. Niedawno ujawniono jednak, że chodzi w istocie o urodzoną w Odessie w 1983 roku Olę Krawczenko. Ale wracając do tego mężczyzny. Teraz wiemy, że za inicjałami AH kryje się nazwisko Adir Habani. I ten zeznał policjantom, że gdy wrócił do domu w roku 2006, a mieszkał w Katrin właśnie, Zapytał Olę o co chodzi. O co chodzi z tym telefonem od niej wcześniej tamtego dnia. Słyszał już wtedy o zaginięciu i śmierci dziewczynki w szkole. Całe miasto słyszało. Ola zaprowadziła go do innego pokoju. Tam pokazała mu ukryty wcześniej plecak, a w nim nóż myśliwski, taki z ząbkami, perułkę i zakrwawione ubrania. Jego ubrania. Opowiedział, że w roku 2006. On i Ola byli razem od około 3 lat, i że Ola miała poważne zaburzenia psychiczne, że tamtego dnia miała przyznać mu się do morderstwa Tair. Według Adira kobieta miała obsesję na punkcie krwi. Przyszła na świat w Ukrainie, ale gdy była dzieckiem, jej rodzina przeniosła się do Izraela. W tej historii pojawia się z jakiegoś powodu dużo osób ukraińskiego pochodzenia. Nie wiem, czy akurat ten region jakoś wyjątkowo skupia osoby o tym pochodzeniu, czy jest to po prostu przypadek. Wiem, że w Izraelu znajduje się dosyć sporo osób właśnie pochodzących z tamtej części świata. Ale, Ola miała powiedzieć Adirowi, że tamtego dnia ubrała się w jego ubrania: jasne spodnie i czarny sweter. Owinęła coś wokół piersi, aby zmienić budowę swojego ciała. Założyła perukę, a na nią czapeczkę z daszkiem. Do plecaka zabrała ubrania na zmianę, gumowe rękawiczki i nóż myśliwski, który wcześniej kupiła. W roku 2006 miała 24 lata. Wychowała się w Katrin i tym samym chodziła w przeszłości do tej samej szkoły, więc znała jej rozkład. Poszła tam tamtego dnia i od razu ukryła się w łazience. Miała czekać aż dwie godziny, aż w końcu usłyszała kogoś, kto wchodzi sam. Wyskoczyła i wciągnęła tę osobę do środka. Reszty możecie się domyśleć. Jaki był jej motyw? Adit wyjaśnił, że od dziecka miała poważne zaburzenia i obsesję na punkcie krwi. Wyobrażała sobie, że żyje w niej wilczyca, która pragnie krwi. Miała tłumaczyć, że zrobiła to właśnie z potrzeby krwi, że nie mogła dłużej wytrzymać. Mówiła o śmierci Tair, jak o drogocennym kamieniu. To pazie, który trzyma zamknięty. Dlaczego Adir czekał aż sześć lat, aby przyjść na policję i opowiedzieć tę niezwykłą historię? Pewnie pytacie. Policjanci też o to zapytali. Okazało się, że Adir i Ola niedawno zerwali. Czyżby więc Adir chciał zemścić się na byłej dziewczynie, zmyślając tę historię? A może zemścił się, wyjawiając jej sekret, który wcześniej ukrywał? Ale który był prawdziwy. Jego historia zdawała się pasować do wielu faktów. Ola miała mu nawet powiedzieć, że w pewnym momencie ktoś zapukał do drzwi kabiny i musiała odpowiedzieć, że jest zajęte. A takie coś faktycznie miało miejsce i odpowiadającym głosem miał być głos kobiety. Ale po tylu latach, czy Adir faktycznie usłyszał to od Oli, czy może przeczytał o tym na Facebookowej grupie i zaznajomił się ze sprawą? ale są też rzeczy, które pokrywają się z jego historią, a które wcześniej nie były szerzej znane. Jak na przykład to, że ktoś przeskoczył z jednej kabiny do kabiny obok, bo tam też znaleziono krew. A Adir zeznał właśnie, że Ola miała przeskoczyć do toalety obok, tam przebrać się w czyste ubrania, które ze sobą przyniosła, te poplamione włożyć z powrotem do plecaka i wyjść z kabiny. Ten mężczyzna więc zdawał się naprawdę dużo wiedzieć o sprawie. Twórcy dokumentu Cień Prawdy w roku 2016 nakłonili Adira do wzięcia udziału w teście wariografem, który ten przeszedł pomyślnie trzy razy. Poza tym Adir tak opisał Olę: Nigdy nie mogła znaleźć sobie miejsca w życiu. Była kimś pomiędzy udręczoną duszą i potworem. Mimo, że pochodziła z tego miasta i wychowała się tam, nie mogła się tam odnaleźć ani zagrzać miejsca w żadnej pracy. Miewała długie epizody depresyjne. Często uciekała do swojej wyobraźni, aby uciec od rzeczywistości. Jednym z jej częstych wyobrażeń było kąpanie się w kałuży krwi. I tutaj właśnie pojawia się dosyć mroczny i moim zdaniem ciężki do uwierzenia wątek. Jej dziadek miał być generałem w rosyjskiej armii. I Ola, z powodu którego nie rozumiem, bo to jest tylko historia powtórzona przez Adira, miała towarzyszyć mu przez jakiś czas jako dziecko, gdy brał udział w działaniach wojennych. Nie wiem jak, nie wiem gdzie, ale Ola miała wtedy doświadczyć wielu traumatycznych sytuacji. Miała widzieć śmierć, krew, cierpiących ludzi, rzeczy, których żadne dziecko nie powinno widzieć. Jej dziadek otrzymał później diagnozę schizofrenii. Skłonność do zaburzeń psychicznych mogła więc być typowa w jej rodzinie. Według jednego ze wspomnień Oli, jej dziadek upolował raz wilka, rozciął go i włożył Olę do środka. Nie wiem, czy w stylu Leonardo DiCaprio w zjawie, aby ją ogrzać na przykład, czy z jakiegoś innego powodu i czy w ogóle to faktycznie miało miejsce, ale to jest coś, co Anna na pewno opowiedziała Aditowi. Wiem, brzmi cudacznie. I teraz ktoś może sobie pomyśleć, Aga, po co ty w ogóle poświęcasz temu wątkowi czas? Widać, że Adit zmyśla i że wszystko nie trzyma się ładu i składu. Pewnie faktycznie albo chce się zemścić na swojej byłej, albo sama ma nie po kolei w głowie i marzy mu się pięć minut sławy. Ale powstrzymajcie się jeszcze. Bo ta dwójka zaraz połączy się ze sprawą tair, lepiej niż kiedykolwiek połączono z nią Romana. Policjanci następnie sprowadzili tę kobietę na przesłuchanie i rozmowa z nią brzmiała przekonująco. To bzdura, powiedziała. Adir jest szalony. Ma chyba obsesję na jej punkcie i wszystko zmyślił. Ola powiedziała, że to Adir był tym, który mówił o krwi i zdawał się być niestabilny. Powiedziała też, że stosował wobec niej przemoc i że dwa razy w ciągu ich związku dopuścił się na niej gwałtu. Zanim zresztą Adir zgłosił się ze swoją niezwykłą historią, Ola stążyła już złożyć zawiadomienie na policji. Wiadomości i sms -y wymienione pomiędzy nimi potwierdzają jej oskarżenia. Ukazują też, że po zerwaniu Adir zasypywał Olę wiadomościami. Masą wiadomości, często grożących jej, próbujących nakłonić ją, aby do niego wróciła. Z ich dwojga teraz to Ola wypadała jak ta bardziej wiarygodna i rozsądna. Cała sprawa jednak nie była na tyle przekonująca, aby otworzyć śledztwo w sprawie śmierci Tair ponownie. Prokuratura była dalej przekonana, że skazali właściwego człowieka. Ola i Oddydydy zostali odesłani do domu i zdecydowano się sprawować nad nimi nadzór policyjny. Niedługo później Ola miała napisać na swoim facebooku dziwny wpis, bo ona napisała: Chcę następny kamień do mojej kolekcji skarbów. Smok nie chce odejść, kocha klejnoty. Wiem gdzie znaleźć diamenty, topazy i rubiny. Dziwny wpis, bardzo dziwny. I pojawia się wspomnienie o topazie i kolekcji klejnotów, coś o czym Adir wspomniał policji. Cztery dni po tym wpisie ma miejsce coś niespodziewanego. Wyszła ze swojego mieszkania, mimo że miała się znajdować wtedy pod aresztem domowym, i poszła do akademika, w którym mieszkał chłopak, z którym zaczęła się wcześniej spotykać. Zapukała do jego drzwi, a gdy otworzył, próbowała wtargnąć do środka i mówiła od rzeczy. Chłopak poczuł od niej mocny zapach alkoholu. Nagle uniosła rękę w jego kierunku. W jej dłoni zaciśnięty był jakiś błyszczący przedmiot, którym, jak chłopak zeznał, celowała w kierunku jego szyi. Okazało się, że był to kawałek szkła. Chłopak ten przy pomocy innych studentów zdołał ją obezwładnić i wezwano policję. Ola została zatrzymana. Była wściekła, krzyczała i mówiła od rzeczy. Była też agresywna, gdy pojawili się policjanci. Jednego z nich próbowała ugryźć. Innemu z nich próbowała ukraść broń. Została więc aresztowana. Okazało się, że miała przy sobie nie tylko kawałek szkła, który pochodził ze zbitej butelki, ale i nóż. Poproszona o opisanie tego, co się stało i wyjaśnienie, dlaczego zaatakowała tego mężczyznę, odpowiedziała rzekomo coś takiego. Obudziłam się tamtego dnia i czułam, że jestem w ciepłym miejscu. Wokół mnie była krew. Miała przy sobie nóż, powiedziano jej. Czy interesują ją noże? Zapytano. Nieszczególnie, padła odpowiedź. Interesują mnie ludzie i to, co mają w środku. Zapytana o to, do czego próbowała przechwycić broń jednego z policjantów, odpowiedziała, że chciała się zabić, że chce umrzeć. Wyjaśniła, że czuje, że umiera z głodu w momencie, gdzie wszędzie wokół niej chodzą kanapki. Dalsze śledztwo w sprawie jej osoby wykazało jeszcze jedną dziwną rzecz. W czerwcu 2006 roku, a więc na jakieś sześć miesięcy przed śmiercią Tair, została zatrzymana przez patrol drogowy, do kontroli. Wtedy w jej samochodzie znaleziono nóż myśliwski. Wyjaśniła im, że dla obrony własnej, ale w Izraelu noszenie przy sobie takiego rodzaju noża jest niedozwolone przez prawo. I ona wpadła za to w małe kłopoty. Tak więc, mimo wszystko, w niezwykłej historii Adira musiało być chociaż trochę prawdy. Ola otrzymała wtedy wyrok za atak na studenta, i za to, i za próbę zaatakowania policjanta, i za te wszystkie dziwne rzeczy, jakie powiedziała podczas przesłuchania, została skierowana na przymusowe leczenie psychiatryczne. W roku 2018 pojawiła się nowa, moim zdaniem najbardziej przełomowa w tej historii informacja. Adwokaci Romana Zdorowa złożyli wniosek o przetestowanie raz jeszcze włosów pobranych z miejsca zbrodni w roku 2006. Chcieli, aby porównano je z włosami Oli i Adira. Prokuratura odmawiała jednak. Nie chcieli dalej wznowienia śledztwa. W końcu więc Olga, żona Romana, zdołała zebrać pieniądze i w ten sposób zapłaciła za te testy. I co się okazało? Jeden z włosów na ciele Tair ten znaleziony na jej bluzce tak dokładniej, według testu miał pochodzić od Adira. Adwokaci Romana na przestrzeni lat stale składali odwołania, próbowali wywalczyć dla niego nowy proces. Teraz sprawa była rozpatrywana, ale została odrzucona swoją drogą przez tych samych sędziów, którzy wcześniej go skazali, więc trochę bez sensu. Ale teraz, w świetle tego wszystkiego, w maju 2021 roku, w końcu pojawiła się informacja, że z powodu tych wszystkich nowych informacji zatwierdzono nowy proces dla Romana. W sierpniu ubiegłego roku też sąd zezwolił, aby Roman oczekiwał na ten proces w areszcie domowym. Mężczyzna, po 15 latach więc, w końcu wyszedł z więzienia. Nie może wprawdzie wychodzić z domu ani nawet przyjmować gości. Ale w tamtym czasie może w końcu spędzić czas z żoną, która czekała na niego cały ten czas, i z dwójką ich dzieci, których dorastanie Roman zupełnie przegapił. I pojawia się pytanie, czy włos Adira znaleziony na miejscu zbrodni oznacza, że to on jest winny? Trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze. Bo Adiry zeznał, że Ola miała przebrać się w jego ubrania, gdy poszła do szkoły. Jest więc możliwe, że włosy Adira znajdowały się już na jego ubraniach i tak przyniosły się na ciało tair ze zdjęć Adirasum jednego zdjęcia jego, jakie widziałam, chyba to są zresztą jego zdjęcia, ten ma długie włosy i mówią chyba jego zdjęcia, bo anglojęzyczne media przeważnie nie podają nazwiska ani jego, ani Oli, ani też nie pokazują ich zdjęć. W izraelskich mediach, jak i w źródłach w języku hebrajskim można już je wszędzie znaleźć. Bawiłam się trochę w goglowanie ich nazwisk i w różnych fraz z tej sprawy po hebrajsku, pomagając sobie tłumaczem. No ale oczywiście przy użyciu internetowego tłumacza nie zawsze wszystko ma sens. Dlatego nie jestem pewna, czy na pewno znalazłam jego zdjęcie, czy może jest to zdjęcie kogoś innego. Trzeba też powiedzieć, że nie da się w żaden sposób wyjaśnić włosa Adira znajdującego się na ciele Tahiru, czy w ogóle w tej toalecie. Z tego co wiemy, on nigdy w ogóle wtedy w tej szkole nie postawił nogi. Gdyby znaleziono tam włos, nie wiem, jej rodzica, brata czy koleżanki ze szkoły, albo nauczyciela nawet, to jeszcze niekoniecznie by wskazywało na to, że ta osoba jest winna, ponieważ jeżeli ta Ir przebywała w ich otoczeniu, to włosy tych osób mogły w którymś momencie przyczepić się do ich ubrania i zwyczajnie nie mają nic ze sprawą wspólnego. Ale włos mężczyzny, którego ta Irz, z tego, co wiemy, nigdy nie spotkała i nie miał powodu, by w tej szkole być, jest już cięższy do wytłumaczenia. Ola Krawczenko, po ponad trzech latach pobytu w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zdiagnozowano u niej schizofrenię, została wypuszczona. Zapisała się do koledżu i otrzymała dyplom ze sztuki. Teraz jest malarką. W październiku ubiegłego roku miała swoją pierwszą wystawę malarską w Tel Awiwie. Ola, w ubiegłym roku, złożyła też pozew o zniesławienie. Pozwała obecnego adwokata, Romana Zdorowa, który kilkakrotnie powiedział w mediach, że to ona jest morderczynią. W roku 2021 też wypuszczono taki kolejny dokument, może poniekąd dodatek do cienia prawdy, o tytule. Heavy Shadow, poświęcone Oli, jej wersji tej historii, czyli temu, że jest niewinna, jej zmaganiach ze schizofrenią i też jej karierze malarskiej. Wciąż nie wiemy, jaki w końcu jest związek Oli i Adida z tą sprawą. Skąd jego włos na ciele Tair? Nie powiem, przeszło mi też przez myśl, czy ta informacja, by przypadkiem nie jest blefem ze strony obrońców Romana. Taką ostatnią próbą wywalczenia dla niego ponownego procesu. Włos ten został przetestowany tylko na zlecenie obrońców Romana, jak na razie. Nie wykonano żadnych dodatkowych testów na potwierdzenie tego jeszcze. Zwykle nie wyskakuje z takimi pomysłami, że coś zostało sfabrykowane czy przekłamane celowo, ale biorąc pod uwagę, jak prokuratura kłamała co do faktów w sprawie Romana, kto wie, czy i jego obrońcy nie uznali, że teraz uczciwym będzie. Posunąć się do czegoś podobnego. Cała historia to więc jeden wielki zamęt. Historia Adyla jest częściowo potwierdzona. Ola faktycznie cierpi na schizofrenię i ta historia, jaką zrelacjonował o jej obsesji na punkcie krwi, o marzeniu o atakowaniu ludzi, zdaje się być prawdziwa. Ale jednocześnie Ola obstaje przy swojej niewinności. I utrzymuje, że Adid dopuszczał się w ich związku przemocy i że on sam jest nieobliczalny. Na co też są dowody w postaci tych wiadomości, które między sobą wymieniali. I to włos Adira znaleziono na miejscu zbrodni. Nie Oli. Teraz pomysł z tym, że któraś ze szkolnych przyjaciółek, ta jedna na przykład, jest winna, wydaje się chyba najmniej prawdopodobne. Dzieci zabijające w tak młodym wieku to rzadkość, ale oczywiście zdarza się. Znamy kilka takich głośnych przypadków. Jednak dzieci czy nastolatkowie zabijający tak że nikt nie jest w stanie ich na tym przyłapać, to już mniej możliwe. Musiało to by być do jakiegoś stopnia zaplanowane. Dzieci czy dziecko musiałoby mieć ubrania na zmianę, gdzieś jakoś wyrzucić, pozbyć się wszystkich dowodów. A następnie przez lata nie puścić pary. To już brzmi bardziej nietypowo dla dzieci. Roman na chwilę obecną wciąż znajduje się w areszcie domowym i oczekuje na nowy proces. Wydano niedawno też opinię, że Ola Krawczenko jest raczej niewinna, że nie ma żadnych dowodów, aby wszcząć postępowanie w jej sprawie. Sprawa może trochę inaczej mieć się z Adirem, który swoją drogą też wcześniej otrzymał wyrok za przemoc i gwałty popełnione na Oli. Jeżeli ta informacja z tym, że włos znaleziony na ciele Tair faktycznie pochodzi od Adira. To spodziewałabym się, że w przyszłości może zostać otworzone śledztwo przeciwko niemu. Ale, wpierw, chyba należy doprowadzić do uniewinnienia Romana. Któremu niezwykle współczuję swoją drogą, bo wszystko wskazuje na to, że jest on rzeczywiście niewinny. I ten młody mężczyzna stracił właśnie 15 lat swojego życia. Przypuszczam też, że jednym z powodów, dla których prokuratura tak długo nie chciała otworzyć ponownie postępowania w jego sprawie czy rozważyć jego sprawy ponownie, było nie tylko to, że musieliby się przyznać do błędu i do tego, że policja działała nieskutecznie czy że była skorumpowana, ale przypuszczam, że jeżeli Roman zostanie uniewinniony, będzie mógł wywalczyć dosyć wysokie odszkodowanie, pewnie idące w miliony. Więc przypuszczam, że i z tego prokuratura nie jest zbyt zachwycona. Przypuszczam, że o tej sprawie jeszcze w takim razie w przyszłości usłyszymy. I, I to chyba wszystko, co na chwilę obecną dla was miałam. Dziękuję Wam gorąco za słuchanie, dziękuję za oglądanie, i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się pa!